Jedyną słuszną drogą, o czym też wczoraj wspomniał Franciszkanin.
kiedyś zebrali się uczniowie mistrza Chana, mężczyźni, i zapytali się tak: mistrzu, co zrobić, aby na swojej drodze życia spotkać Pana Boga? I wiecie co, mistrz Chan tak trochę pomyślał i mówi tak: wiecie co, kiedy Pan Bóg na swojej drodze spotyka człowieka, mówi mu dwa słowa. Mówi mu: do widzenia albo do zobaczenia. Co to znaczy? Że Pan Bóg nieustannie każe, abyśmy go wypatrywali, abyśmy go odszukiwali, odnajdywali. I takim szczególnym miejscem dla nas, kiedy możemy jakby nasycić się widokiem czy obecnością Pana Boga, jest zawsze Eucharystia. Bo to jest to spotkanie twarz w twarz. Popatrzcie, to piękne, część Eucharystii dokonuje się teraz. Pan Bóg przemawia przez swoje słowo. To słowo wybrzmiało, ono nie przeleciało przez pełne Boga. Ale przede wszystkim to słowo powinno trafić do każdego z nas. Pamiętasz, o czym było słowo? Pamiętasz, o czym była Eucharystia, liturgia, Ewangelia? Jeśli masz problem z tym, aby dobrze odczytać Słowo Boże, to staraj się zapamiętać jak najmniej słów. Niech to będą 2, 3, 4 słowa. I z tych słów, tak mówię dzieciom, chciej uczynić takie szkiełko, przez które będziesz mógł oglądać świat. I ten świat będzie zupełnie inny. Bo to będzie świat wartości, świat piękny, świat prawdy. Być może to będzie także twój świat. Twoje radości, twoje smutki, twoje kłopoty. Tak jak to był świat Piotra, kiedy słyszał Chrystusa, słyszał jego barwę, kiedy Chrystus przemawiał do niego. I po liturgii słowa, popatrzcie, to jest też taki gest, kiedy kapłan od liturgii słowa przychodzi do stołu Eucharystii. Paradoksalnie można by było nawiązać do świętego Jana, do proroku. Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami. I taki wyjątkowy moment liturgii, każdej liturgii, kiedy przeżywamy, kiedy kapłan podnosi kostkę do góry i mówi: oto Baranek Boży, który płaci grzechy świata. Kiedyś byłem świadkiem takiej uroczystości, to była pierwsza komunia święta, kiedy jeden z proboszczów podnosi Pana Jezusa i mówi: popatrzcie dzieci, to jest ten sam Bóg, który 2000 lat temu narodził się w Betlejem. To jest ten sam Pan Jezus, który uczynił pierwsze cudzysłowie galilejskie, który wskrzeszał, ożywiał, który w niebo wstąpił. I dzieci wtedy odpowiadały to samo: my jako dzieci Boże się odpowiecie z radością: Panie, nie jestem godzien. Ale rzeknij, powiedz tylko jedno słowo, aby uzdrowić moją duszę. I wy wychodzicie z Eucharystii ze słowami: idźcie w pokoju Chrystusa. Idziecie umocnieni Bogiem. Idziecie nie wiadomo do jakiej rzeczywistości. Idziecie do waszego sanktuarium domowego, idziecie do waszego małżeństwa, idziecie do waszej radości, idziecie do waszych smutków. Ale już z tą ożywioną nadzieją, że nie idziecie sami. Że idziecie z Bogiem, którego chcemy nieustannie poznawać. Niech droga miłości Bożej, którą pielgrzymujemy, będzie jedyną naszą wspólną drogą. Drogą, która zawsze prowadzi przez Kościół, która prowadzi przez Eucharystię. To jest jedyna droga, jedyna piękna, pewna droga, która prowadzi do źródła miłości Bożej. I na koniec podzielić się takim obrazem, mianowicie w latach 80. nakręcono jeden z piękniejszych filmów gruzińskich w reżyserii Kagiza Abłaza. Film pod tytułem Pokuta. Może ktoś z was widział ten film. Film, który opowiada o kilku piętrach takiej piętrzącej się cywilizacji laickiej. Otóż władzę nad miastem przejmuje naczelnik,
i jedynej świątyni zwiedliście wszystkie obrazy i przedmioty i uczynienie z tego takiego muzeum imperializmu z wahadłem Foucaulta na czele. Ale później nakazuje ten cerkiew zburzyć, zrównać ją z ziemią. I wierzą go ludzie przerastający zdolnością, kulturą, inteligencją, a więc wszystkich wysyła do Wawru, by tam w takim gigantycznym traktacie przeciąć na trucinę. Ale ciekawe jest to, że kiedy umiera, ktoś przychodzi dokładnie noc w noc, każdą noc przychodzi, wykopuje z grobu jego ciało i wyrzuca za miasto. Jak gdyby święta ziemia nie mogła pieścić sobie takiej bestii. Nie chcę tutaj opowiadać fabuły, ale utkwiło mi poprzez oglądanie tego filmu jedna scena na końcu, bardzo ważna. Mianowicie główną ulicą, główną arterią miasta podąża starsza kobieta. Rozgląda się